Witam serdecznie panią Jolantę Kessler-Chojecką, reżyser filmu Skrawek piekła na Podolu. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Witam panią. Prosimy do góry. Witam także serdecznie panią historię, którą też widzieliście państwo w filmie, to znaczy panią Ewę Siemaszko. Dzień dobry. I jest z nami także, o dziękuję bardzo, jest z nami także pani Małgorzata Gośniowska-Kola, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Dzień dobry. Ja pozwolę sobie wręczyć medal naszego stowarzyszenia, ponieważ mam zaszczyt reprezentować Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Chciałabym, nie wiem czy potrafię, podziękować pani Joli Chojeckiej za zrobienie tego dokumentu. Jest tak wiele powodów, dla których ta nasza wdzięczność nie ma granic. Wiele osób występujących w tym filmie już odeszło, nie ma ich wśród nas. I to, że pani przekazała ten film w takiej formie, że miłość bijąca z tego filmu jest nadal tak żywa, to powód najważniejszy. Dlatego proszę przyjąć od nas jako wyraz naszej wdzięczności od osób, które przeżyły zagładę Huty Pieniackiej i od potomków rodzin z Huty Pieniackiej medal naszego stowarzyszenia. Na tym medalu widnieje krzyż z tablicami, na którym są wyryte nazwiska około 500 osób, 473 Polaków. Tyle udało się ustalić. I to jest pomnik poświęcony w 2005 roku w Hucie Pieniackiej. To proszę powiedzieć, ilu potomków ludzi mieszkających w tamtych okolicach skupia to stowarzyszenie, a ilu jeszcze jest w nim tych, którzy tamte wydarzenia pamiętają? Stowarzyszenie skupia około 80 osób. To są oczywiście w większości potomkowie rodzin, ale też i sympatycy. Osób urodzonych i żyjących obecnie jest w tej chwili kilka. One po prostu odchodzą. Także no jest około 80 osób. Jeździmy do Huty Pieniackiej, tak jak pani Jola wspomniała. Wiele rzeczy, które się zdarzyły, to z całym przekonaniem i pewnością mogę stwierdzić, że to dzięki opatrzności się spotyka takich ludzi i tyle rzeczy wydarzyło się w Hucie Pieniackiej. Tego miejsca nie ma na mapie, nie ma dróg, nie ma żadnych prawie śladów, jest pustkowie i step. Ile osób ocalało z Huty Pieniackiej, ile zginęło, bo rozumiem, że właściwie mamy tutaj do czynienia z taką też podwójnością, że część to byli mieszkańcy Huty Pieniackiej, którzy tam po prostu od wieków ich rodziny mieszkały, ale też część to byli już uciekinierzy, którzy z okolicznych wiosek tam się schronili, więc co wiemy o skali ofiar. Tak, rzeczywiście oprócz tych żyjących, urodzonych, rdzennych mieszkańców Huty, z których według oceny księdza Cieńskiego było nieco ponad 600, około 700 osób, ale faktycznie w Hucie było znacznie więcej. Tutaj te liczby są podawane bardzo różnie. Ja widziałem, że od 1000 do 1500 takie liczby widziałem w różnych źródłach. Ja bym się zatrzymała na 1000 jako maksymalnej liczbie osób. Byli tam uciekinierzy z Wołynia i właściwie nie mamy nikogo tak zidentyfikowanego, bo ci ludzie jako nierdzenni mieszkańcy, oni po prostu byli nieznani z nazwisk. I ile ich zginęło, ile się uratowało, to właściwie nie wiadomo. Ocalało kilkanaście osób w samej Hucie, ale też ocalała grupa mężczyzn, która uszła do lasu, zanim nastąpił napad.
To było spowodowane przestrogą, którą przywiózł goniec z inspektoratu AK Złoczów do Huty Pieniackiej, że wywiad akowski doniósł, że szykuje się wyprawa na Hutę i że dobrze będzie, jeśli nie będzie tam mężczyzn z bronią. W samej Ukrainie nie mieliśmy problemów. Pojechaliśmy ekipą z naszym samochodem oznaczonym Telewizja Polska. Natomiast muszę przyznać, że jak jechałam przez te wsie ukraińskie, które brały udział w mordzie, czyli Chołubica i Żarków, to po prostu jednak ciarki przechodziły mi po plecach i one wyglądają strasznie, są jakieś takie biedne, są zapyziałe i coś jakby wisiało w powietrzu. Ja tak za bardzo właściwie nawet się nie zdecydowałam na kręcenie tych wsi. Państwo widzieli, że tam z daleka jakieś gospodarstwo w Żarkowie kręciłam tylko, gdzie ktoś palił liście. Jak się później okazało, z tego co wiem, co pani Małgosia mi powiedziała, w momencie, kiedy prezydent Kaczyński odwiedził Hutę Pieniacką, było takie słynne spotkanie prezydentów, to jednak ludność miejscowa, właśnie także z tych miejscowości, niesłychanie wrogo się zachowywała i myślę, że moje przeczucia były jednak słuszne wtedy, że nadal jest ta niechęć. Chociaż może ujawnię tutaj odrobinę działalności Stowarzyszenia Huty Pieniackiej. To stowarzyszenie jednak stara się po chrześcijańsku nawiązać kontakt z tymi wsiami. Podobno jakaś pomoc dla szkół z naszej strony polskiej jest tam wysyłana i może w przyszłości to wszystko się jednak zmieni. Pytanie do pani Ewy Siemaszko. Czy zbrodnia dokonana w Hucie Pieniackiej to była największa zbrodnia na tych terenach dokonana polskiej ludności, jakiej wiemy, czy typowa zbrodnia dla owego okresu? Padła tutaj liczba w filmie, że 120 tysięcy Polaków straciło w owych czasach życie. Więc jak na tej mapie tych okrucieństw sytuuje się zbrodnia w Hucie Pieniackiej? Więc rzeczywiście zbrodnia w Hucie Pieniackiej była największą zbrodnią, biorąc pod uwagę liczby ofiar na terenie Małopolski Wschodniej. Ale też i biorąc pod uwagę oba rejony, gdzie dokonano ludobójstwa na Polakach, mianowicie Wołyń i trzy województwa południowe, właśnie te małopolskie, lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie. Na Wołyniu było więcej takich bardzo wielkich zbrodni, więcej miejscowości, w których ginęło po kilkaset osób. Natomiast w Małopolsce Wschodniej właściwie tylko jedna huta miała tak wiele ofiar. Na Wołyniu taka dość znana zbrodnia dwóch wsi leżących koło siebie, Wola Ostrowiecka i Ostrówki, no to w ciągu kilku godzin tam zginęło nawet więcej niż w samej Hucie, bo ponad 1100 osób. Ale też w innych miejscowościach, na przykład Kołodno, 500 do 600 osób, też w ciągu kilku godzin. Janowa Dolina, 600 osób. Tortury, no takie okrucieństwo sadystyczne, ono występowało wszędzie. To było zjawisko masowe. Można powiedzieć, że nie było miejscowości, w której ktoś nie był potraktowany w sposób makabryczny. Stąd taki termin genocidum atrox. Ludobójstwo dzikie, barbarzyńskie, straszliwe, no jest takim właściwym terminem, które odróżnia to ludobójstwo od innych ludobójstw dokonanych na ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Bardzo wielu sprawców zbrodni uciekło na zachód, zatrzymując się w Polsce, a część powędrowała dalej, do Niemiec, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych, Kanady.
No i tam wszędzie mają się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o tych, którzy trafili tutaj, wielu z nich nie zostało ujętych, dlatego że przybyli na dokumentach zrabowanych o swoim ofiarom. Wszędzie byli jacyś Ukraińcy, którzy potajemnie no, usiłowali kogoś uratować, czy ostrzeżeniem, czy wręcz czynną pomocą, taką jak ukrywanie, jak przeprowadzanie, jak przeprowadzanie przez tereny opanowane przez bojówki banderowskie, gdzie właśnie nawet uratowawszy się z masakry, można było kilometr dalej być zamordowanym. Więc takich przypadków jest bardzo dużo. Dużo w tym znaczeniu, że w stosunku do terroru, jaki był skierowany właśnie wobec Ukraińców, to było ich dużo, natomiast mało, jeśli chodzi o taką no, postawę społeczną. Otóż zaratowanie Polaków groziła po prostu śmierć. I było mnóstwo przypadków, kiedy ci Ukraińcy stracili życie za to, że pomogli, jeżeli oczywiście to się wydało. Tutaj można by było nawet przytoczyć dokumenty nacjonalistyczne, które no wyraźnie brzmiały no, prawie że rasistowsko. I człowiek, który pomagał temu, prawda, Polakowi, no to był zdrajcą. Był zdrajcą, był napiętnowany i był właściwie eliminowany ze społeczności. I tutaj sytuacja tych Ukraińców ratujących Polaków była znacznie cięższa niż Polaków ratujących Żydów. Tragiczna była sytuacja rodzin mieszanych, dlatego że żądano od ukraińskiej strony, ażeby pozbyła się współmałżonków i dzieci narodowości polskiej. Tam był taki zwyczaj, że narodowość szła wraz z płcią. To znaczy narodowość matki przychodziła na narodowość córek, a narodowość ojca na narodowość na synów. I były przypadki, kiedy ci, prawda, mężowie, a nawet i żony, ale żon to było chyba dwie czy trzy znane oczywiście przypadki, bo ile nie znamy, to Bóg raczy wiedzieć, że mordowali i żonę, i dzieci. Były przypadki, kiedy synowie usiłowali zamordować matkę. Ojciec stawał w obronie i była też masakra wzajemna. Natomiast bardzo dużo małżeństw mieszanych było mordowanych nie przez członków rodziny, ale przez po prostu no, bojówki UPA. Ale byli też mordowani przez członków UPA z dalszej rodziny. Takich przypadków było bardzo dużo. To jeśli można, jeżeli chodzi o mogiłę w Hucie Pieniackiej, to ta mogiła jest usytuowana w pobliżu kościoła, który został rozebrany. Ta mogiła została usypana i zwłoki zostały spalone, znoszone do takich dołów po wapnie. Dlatego, że w Hucie Pieniackiej była budowana szkoła, ludzie zgromadzili materiały i między innymi właśnie wapno, które było potrzebne do budowy tej szkoły. Do tych dołów wznoszono te szczątki ludzkich ciał. Poza tym w zasadzie cały teren wsi to jest cmentarzysko, dlatego że nie wszystkie te pochówki dokonywano pod ostrzałami. Ukraińcy nie pozwalali na to, żeby odbył się pogrzeb. Po spaleniu Huty Pieniackiej osoby, które się uratowały,
No między innymi właśnie ja to znam z relacji mojej mamy, z relacji świadków. Te osoby wracały po to, żeby pogrzebać swoich najbliższych. Rozpoznawały je po szczątkach, po palcach, niedopalonych dłoniach, po okularach i znosili to, co było możliwe, te szczątki właśnie do tych dołów. Ponieważ to był 28 luty, niektóre szczątki po prostu zakopywano w miejscu, gdzie je odnaleziono. I tak jak mówiłam, z lasu, Huta Pieniacka to taka ogromna polana otoczona lasami, z lasów cały czas strzelano po to, żeby nie pozwolić na pochówek. Podczas kiedy przyjechał ksiądz Cieński z Pieniak, nie pozwolono na to i on po prostu musiał uciekać stamtąd.